Cześć wszystkim, opowiem się nam przeciąg świątyni dwóch żywiołów. Dobra, zrobiłem rundkę do miasta. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, wypoczęci, możemy dalej eksplorować poziom drugi. Wróciłem się tutaj. Aż tą część już całą zbadaliśmy. Wiem, że tutaj było parę przeciwników, z którymi miałem wcześniej problemy, więc próbujemy dzisiaj o nich zahaczyć. A poza tym zmieniłem może troszkę czary. Lavosowi usunąłem krąg ochrony przed złem, a dałem zamiast tego śmierdzącą chmurę. Śmierdząca chmura powoduje mdłości. Wcześniej myślałem, mam mdłości, kogo to obchodzi, jakieś drobne kary do rzutów. Okazuje się, że nie. Postacie posiadające mdłości nie mogą w ogóle wykonywać ataków, ani czarów, mogą się tylko ruszać. Więc to jest dosyć ciekawe. Zobaczymy, czy się przyda. Poza tym, w sumie za bardzo nic się ciekawego nie wydarzyło. Powrócałem parę ciekawych przedmiotów, które mieliśmy do skrzynek. Mieliśmy oszczep błyskawic. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Pewnie pozwala rzucać błyskawicę, ale oszczepy chyba zdaje się, że są jednorazowe. Jak się raz rzuci, to tyle. Więc nie chciałem się w to bawić. Poza tym Lavos dostał pierścień ochrony plus 1. I w sumie tyle nam, nic więcej ciekawego. Dobra, wiem, że tutaj... Tak. Już dosyć duża grupa przeciwników. Orkowie powietrza, gnole. Stawmy się może tutaj. Dobra. Damy sobie trochę Dobra. Miejsca dla naszej drugiej linii, żeby mogli się ustawić. A w sumie to nawet Elmo możesz Dobra. Od razu zadźgać tego goblina. Dobra, denerwujące jest to, oni są w stanie się przedzierać. Dobra, co chcemy z nimi zrobić? Ciernie może zachowam na później, chociaż nie wiem, czy będzie lepsza okazja. Tam. Podejdź anti tutaj. Jak sobie życzysz. I rzuć ciernie. Tak jest. To nam bardzo ułatwi tę walkę. Ja. Dobra, Orklin powietrza. Jesteś dobrze wyekwipowany. Mam na tyle mikstur byka, że w sumie mógłbym z walki ich używać. Ale me. Jak rozkażesz. Szkoda mi. Dobra, mogę, ściągnij Dobrze. Tego. Chcemy tutaj mieć na tyłach żadnych problemów. Dobra, light, śpiewanko. Ruszam. Możesz się też Ruszam. Przesunąć tutaj bliżej. Okej, nie załapałeś Elmo, nie zauważyłem, że tam... Okej. Dobra, podejście czwarte. Zapomniałem nagrać tą walkę od początku, aczkolwiek tak za dużo ciekawych rzeczy się nie działo. Po prostu nie używałem teraz cierni, tylko rzuciłem oplątanie. I co? I pracowicie wystrzeliwałem wszystko, co tu było w zasięgu. Trochę to zajęło czasu. Dobrze. Ale teraz już mamy chyba... tam coś dużego jest, nie zauważyłem. Zaraz to zobaczymy pewnie. Dobra. Elmo. Możesz nam powiedzieć, co tam jest? Dobra. Jakiś ogr? Nie, Orklin powietrze. Dobra, zaatakuj Orklina kobietę. Ty, sorry, zapomniałem, że tobie muszę zmienić broń.
okazji zastanawiam się, czy nie zmienić trochę. Nie mamy lepszych broni dwuręcznych. Chcę korzystać z broni dwuręcznych, bo one mają większy bonus do obrażeń. Ale na przykład mamy topór bojowy, młot bojowy plus 2. Gdybyśmy z jakiegoś powodu kiedyś chcieli wykorzystać jakąś broń jednoręczną do jakichś celów. Dobra. Natychmiast. Natychmiast. Anti? Się ciekawe, czy Anti ma już dodatkowy atak? Chyba nie jeszcze na 7 poziomie. Oczywiście. Dobra, z tymi orklinami powietrza jak zwykle pewnie natychmiast będzie trochę problemów. Nie, oczywiście. Uciekaj, Lavos, niech cię w ogóle nie widzą. Tak jest. Znowu się na ciebie rzucą. Ponrok. Oczywiście. Przygotuj się na sztyletowanie. Oczywiście. Mogę. Natychmiast. Raz bardzo żałuję, że łowca nie wziął na pierwszym poziomie nienawiści do orklinów. Byłoby takie przydatne. Da się zrobić. Dobrze. Tak jest. Tak jest. Lavos, ty zostań tam. To jest okazyjny atak. Nie. Zostań tutaj. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Dobra. Dobra. Tak jest! Ładnie. Dobra. Czy coś ciekawego tutaj mamy? Całą masę zwłok. Mi zajmę się później. To jest jakby jakieś zejście niżej. Dobra. Widzę, że ciernie mają pewną słabość, mianowicie bugują grę. To jest zejście niżej, super. To jest bardzo blisko zejścia na pierwszy poziom, znaczy wejścia, więc jakby co, to tutaj będzie fajnie się tego używać. Ustawmy się. Zobaczmy, co tutaj mamy. A ty kim jesteś? Pewnie chcesz mnie zabić. Wspaniale, po prostu wspaniale. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. To znaczy, że nie przysłał cię Belsornik? Nie znam nikogo w imieniu Belsornik. Więc po co tu przybywasz? Teraz to staram się zrozumieć, o czym ty w ogóle mówisz. Mówię o pozostałych najwyższych kapłanach. Zdziesiątkowali świątynię powietrza. Zabili mi wszystkich czeladników i strażników. Najbardziej nienawidzę tego podstępnego Belsornika. Choć Olrem też nie lepszy. Kim jest Belsornik? Belsornik to dwulicowy, kłamliwy, tchórzliwy przywódca świątyni wody. Nie ufaj mu. Wykorzysta cię, a potem wyrzuci jak parę starych rękawic. Potrzebujesz pomocy? Naprawdę przydałaby mi się pomoc. Jestem jedynym kapłanem, jaki ostał się w świątyni powietrza. Dobrze, spokój się, jestem Antihut, a ty? Jestem Kelno, ostatni kapłan świątyni powietrza. Pokornie proszę o pomoc. Co mogę dla ciebie zrobić? Chciałem cię prosić o wykonanie trzech zadań. Jeśli ci się powiedzie, w nagrodę wprowadzę cię do zakonu świątynnego, gdzie czekają na ciebie potęga i sława, jakie nawet ci się nie śniły. Jakie zadania mnie czekają? Jak już mówiłem, mam dla ciebie trzy zadania. Na razie skoncentruj się na pierwszym z nich. Niedaleko stąd jest pokój strzeżony przez orklinów ze świątyni wody. Spróbuj namówić strażników, aby przeszli na stronę świątyni powietrza. Czemu mam to zrobić? Nie wiem. Obiecaj im pieniądze, więcej jedzenia, mniej pracy. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Muszę wzmocnić własną armię, a przy okazji możemy też zaszkodzić przeciwnikowi.
Gdzie przepływają te orkiny? Przez wartownię dostaniesz się do korytarza biegnącego na północ. W jego południowej ścianie znajdziesz tajne przejście, a za nim korytarz wiodący na południe. Pierwsze drzwi na wschodzie zawiodą cię do strażników świątyni wody. Dobrze, porozmawiam z nimi. Powodzenia. Wróć do mnie, kiedy już wszystko załatwisz. A potem i tak nasze atakuje. Spoko. Dobra. Oczywiście. To tyle, jeżeli chodzi o jego zadania. Łatwo poszło. Coś tu się ze skryptami zbugowało. Dostajemy klucz. Kremowe szaty świątyni powietrza. Magiczny płaszcz. Magiczną kolczugę. Moje sakwy są zbyt ciężkie. Fiołka nieczystej wody. Magiczny sztylet. Ława plus jeden. Tą fiolkę pewnie do jakichś dalszych questów byłaby potrzebna. Tak się domyślam. Dobrze. Oczywiście. No, strzegasz pułapkę, tak? Oczywiście. Dobra. Jak rozkażesz. Tylko pieniądze. Tylko i aż. Dobra, ciekawe co z tymi orklinami. Domyślam się, że będziemy musieli walczyć. Komu przywalowi? Lightowi. Niedobrze. Dobra, Lavos. Gdzie jesteś? Tutaj. Odejdź tutaj i... Przerażenie. Dobra, kilku się udało. Nie wszystkich. Dobra. Podejdź tutaj, ochronisz Lighta. Elmo. Tutaj najbliższych bi. Ty rzuciłeś się na Lavosa. Fajnie. Dobra. Zajmijmy się tymi... Dobrze. ...którzy grożą Lightowi. Funrock. Oczywiście. Auć. Dobra, i Light. Możesz się wycofać, zobaczmy. Tak jest. Nie jestem pewien, czy nadal jesteś w zasięgu. Jakimkolwiek. W każdym razie potrzebujesz leczenia. Dobra. Anti, też pomóż tutaj. Jak sobie życzysz? Zablokuj drogę. Dobra, nie wiem co tu się wydarzyło. Więcej z nich rzuciło się na Lavosa znowu. Dobra, Lavos. Krok pięciostopowy. Natychmiast. I rzuć na siebie tarczę, znaczy zbroję maga. Ostatnio to... Zdaje się, że to im... Odstraszyło ich od atakowania ciebie. Tak jest!
Dobra, powinienem wykonać krok pięciostopowy, żeby iść nadal podwójnie zaatakować, dobra. Ale poza tym... Elmo, atakuj. Dobra. Dobra, te orkliny kobiety, no potrafią całkiem niezłe obrażenia zadawać, to może pomóżmy Funrockowi z tą jedną. Dobra, możesz poruszyć się tutaj. Oczywiście. Tutaj go zadźgać. Oczywiście. Nie. Okej. Okay. Dobra, co możemy ciekawego zrobić? Możemy spróbować ich ogłuszyć. Dobrze. Uderzeniem dźwięku. Dobra. Się przyda. Ruszam. Ty na razie. Dobra, walcz oczywiście tutaj dalej. Lavos, Lavos. Nadal musisz się cofać. Dobrze. I co możemy rzucić na nich? No, po prostu magiczne pociski. Ty. Ruch pięciostopowy, tak żeby nie zmarnować twojego podwójnego ataku. I teraz możesz ciachnąć go. Rozpłatanie. No i dobra. Elmo, dokończ dzieła. Oni cały czas skupiały się na Lavosie. Dobra, Funrock, ty masz coś takiego jak pierścień niewidzialności. To jest chyba dobra okazja, żeby go użyć. Pierścień niewidzialności. Oczywiście. I... uciekaj stamtąd. Okej, okay. To w ogóle zadziałało? Lecz z chwilę widziałem, że był... że był taki... Oczywiście. Nie wiem, czy to zadziałało, czy nie. Przez chwilę był taki przezroczysty, ale potem przestał być, więc nie rozumiem. Dobra, w każdym razie mamy teraz... inny strzał. Anti... czy chcemy tobą zaatakować? Tobie przydałaby się korowa skóra w tej sytuacji. Dobra, po prostu zaatakuj. Ej. Funrock, Funrock. Dobra, jeszcze raz ostatni krąg. Krok pięciostopowy. Dobrze. I tym razem już możesz użyć swojej różdżki, żeby dobić tego gościa. Upewnij się, że to na pewno o tego chodzi. Dobra. Przynajmniej Lavosa odblokowuje. Tutaj. Koniecznie przyda nam się szał. Natychmiast. Tak jest. Ładnie. Jesteś w zasięgu jego. Może bezpieczny krok. Dobra. I ciachaj go. Dobra.
do usług. A tutaj przez drzwi. Ładnie. On Rock, jesteś w stanie dobić ją? Oczywiście. Nie. Dawno nie pamiętam, kiedy Fun Rock cokolwiek przydatnego zrobił w tej drużynie. Jest. Dobra, pytanie, może chcemy go uleczyć? Może chcemy. Dobrze. Tutaj. I leczenie średnich ran na Fun Rocka. Już się poruszył. Okej. Okay. No, słabo wyszło. Dobra, Lavos. Może spróbujmy tej śmierdzącej chmury. Chociaż to działa na wytrzymałość. To niekoniecznie musi na nich zadziałać. Dobra, spróbujmy. Mdłości. Okej, okay, super. Jak rozkażesz. Ajajaj. Nie wiem, dlaczego przydzieranie się nie zadziałało. Nawet nie było okazji. Nie wiem, czy to potrzebujemy lekki zbroi, czy co, żeby przydzieranie działało. Oni niby mają mdłości, ale widziałem te nadal okazyjne ataki. Nie jestem pewny, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Dobra, ładnie. Dobrze. Fun Rock, możesz chociaż raz trafić kogokolwiek? Nie. Okej. Natychmiast. Jak sobie życzysz. Dobra. Dobrze. Dobrze. Jak rozkażesz. Niedobrze. Dobra. Jak sobie życzysz. Fun Rock. Oczywiście. Tutaj. Użyłbym teraz na ciebie jakiegoś leczenia, gdybyś jakiekolwiek posiadał. Oczywiście. Ale nie posiadasz. Nie daję ci miksturek, bo zaraz byś je sprzedał. Tak jest. Powiedzmy, wykopałeś swój własny grób. Okej, dobra. Marnuję teraz turę na leczenie się. Natychmiast. Dobra, to musimy anulować natychmiast. Lavosem. Jak sobie życzysz. Dobra, gdzieś jest jeszcze Orklin kobieta. Tutaj. Dobra. Dobrze. Dobra. Kurde, to miało się anulować. Dobrze. Więc chyba nie do końca to działa. Dobra, Fun Rock, ciebie już nic nie potrzebujemy. Dobra, magiczne pociski. Chyba nie masz zasięgu czy coś, czy nie widzisz jej.
Dobra. Nic więcej już nie potrzebuję. Dobra, ty masz mdłości, musisz poczekać. No i dobra. Lavos, możesz to anulować? Nie. Chyba tylko anulowało ci zbroję magiczną. Nie fajnie. Dobra, w każdym razie mamy parę miksturek, które się przydadzą w tej okazji. Tak jest. Dobra. Jeszcze jedno leczenie, powiedzmy, średnich ran. Oczywiście. Dobra. Potrzebujemy jeszcze troszkę więcej leczeń. Natychmiast. Powiedzmy jeszcze jedno średnie. Tak jest. Dobra, z grubsza jesteśmy ok. Tyle jeżeli chodzi o questy z świątynią powietrza. Ale dobrze to rozumiem, to było i ostatni kapłan i ostatnie orklinowie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Orklini. To są ci, których miałem przekonać? Ty chcesz z nami mówić? To iść mistrza Gruza. Jest mistrz Gruz. Gruz wrogu, za nami, ty idź go poszukać. Aż to orków tutaj. Okej, dobra. Stawmy się obronnie. Ja aż mam złe przeczucie co do tej rozmowy. Chwała Blesurgowi, jesteśmy po jego wiernymi sługami. Za chwilę będziecie martwymi sługami. Jestem tu pierwszy raz, możesz mi opowiedzieć o tej części świątyni? Za naszymi zachodnimi drzwiami korytarz skręca w lewo, który się gwałtownie, nie daj się zwieść, są tam ukryte drzwi, to tajemne, jak ja powiedziałem, już daleko. Dobra, życzę miłego dnia. Każdy z was kazał mi do was zajrzeć, przekaż mu, że wszystko u was w porządku. Dobra. Może gdybym miał te jego pasy przy sobie, ja je zostawiłem w skrzyni w domu. To może mógłbym coś z nimi tu zrobić. A, przynoszę wiadomość od Kelna. Chcę, żebyście do niego dołączyli. Ciekawa propozycja, można się to rozważyć. 500 sztuk złota. Dlaczego nie możesz od razu podjąć decyzji? Nasz mądry ojciec powiedział kiedyś, że gadanie jest oznaką słabości. Dużo jest w tobie tej słabości, za dużo. Na nich! Dobra. Dobra, i jesteś w stanie go zadźgać szybko? Oczywiście! Funrock. Razy krytyczne pudło. 1 i 2. Dobra. Zajmę się najpierw może tym hersztem. Dobra. Dobra. Był ciekawy rozwój sytuacji. Strzelajmy do niego. Ma dużą broń. Ran. Krok pięciostopowy. Tutaj. Jak rozkażesz. Ruszam. Ła. Dobra, teraz muzyka barda. Dobrze. Dobra, Lavos. Masz coś ciekawego, co może nam tu pomóc? Rzeczy, które chcę zachować na lepszą okazję. Tak jest. Hmm.
prawda? Że to było przegięcie, ale zdawało mi się, że one mają więcej punktów życia. Natychmiast. Dobra. Oczywiście. Już nawet wyrządziliśmy przysługę, że nie włączyliśmy ich do świątyni. Dobra. Powietrze. To chyba najsłabsze orkliny, jakie znaleźliśmy tutaj. Na tym poziomie przynajmniej. Tak jest! Natychmiast. Dobrze. Dobra. Trójka. Light trójka. Serio? Nie, naprawdę, coś musi być nie tak z rzutami w tej grze, bo co spojrzę, to ciągle postacie jakieś beznadziejnie słabe rzuty rzucają. Dobra, zobaczmy, czy ten herszt coś miał. Jak rozkażesz. Tak jest! Trochę świecidełek, która... Ćwiekowana tarcza orklinów wody. Nic ciekawego. Miksturkę to w sumie możesz sobie, chociaż 52, tak, miksturkę możesz sobie od razu łyknąć. Dobra. Natychmiast. Okej, tu jest ten kolos, o którym wcześniej mówiłem. Dobra, wiecie co? Zrobię szybką przerwę. Pograbię te wszystkie zwłoki, które do tej pory zostawiliśmy za sobą. No i tam pójdziemy do tego kolosa, zobaczymy, jak bardzo możemy, co możemy z nim zrobić w następnej kolejności. Dobra, póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.